Widoczna pompa spalinowa o nazwie Demon jest to pompa służąca do wypompowywania wody czystej, jak i wody brudnej. Jest świetnym narzędziem do wypompowywania wody w miejscach, gdzie nie ma dostępu do elektryczności. Wypróbowana wielokrotnie w działaniu do nawadniania, zwiększenia ciśnienia, wypompowania wody gruntowej, deszczowej, jak i wody basenowej. Pompa została wykonana z żeliwa, dzięki czemu jest odporna na obciążenia, jak i długotrwałe użytkowanie. O wydajności od 150 do 300 litrów na minutę, w zależności od wysokości podnoszenia słupa wody sięgającej do maksymalnie 25 metrów, a zasysania 8 metrów. Maksymalne ciśnienie, jakie można uzyskać, to 3,3 bara, średnica węży to 1 cal. Co ważne, omawiany egzemplarz posiada funkcję, dzięki której pompa w łatwy sposób szybko zasie wodę. Służy do tego specjalny duży motylek na wylocie pompy. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć w instrukcji dostarczonej przez producenta. W prezentowanym egzemplarzu podczas zakupu otrzymujemy komplet niezbędny do uruchomienia pompy. Węże zasysające polecałbym zakupić karbowane, które będą odporne na zassanie się, a wylotowe na zagniatanie, co usprawni funkcjonowanie i satysfakcję skorzystania. Silnik, jaki został zastosowany do napędzania wirnika pompy, to jest silnik z tradycyjnej, kultowej już kosy spalinowej. Jest to silnik jednocylindrowy, dwusuwowy, chłodzony powietrzem, zasilany mieszanką paliwowo-olejową. Producent podaje zużycie paliwa na poziomie 0,4 litra na godzinę. Pokrywa się to faktycznym zużyciem. Zbiornik paliwa mieści około 1 litra mieszanki paliwowej. Silnik uruchamiany ręcznie, tak jak w tradycyjnej kosie spalinowej. Całość waży niecałe 8 kg. Zapłon oczywiście CDI. Poziom hałasu 114 dB. Całość jest kompaktowa w wymiarach 38x30x30. Zamontowane na niewielkiej ramie z gumowymi nóżkami. Pokazany egzemplarz nie miał łatwego życia, ciągle wykorzystywana do napełniania zbiorników 1000-litrowych z pobliskiej rzeki przez całe lato, a następnie beczki podłączane do węży, gdzie zasilały znajdujące się poniżej zraszacze. Dzięki takiemu postępowaniu plony zostały uratowane podczas panującej suszy. W porównaniu do znacznie starszego urządzenia widocznego w tle, której budowa jest bardzo siermiężna, ciężka, nie mówiąc już o dostępności części zamiennych. Polecam tego typu pompę, gdyż w moim gospodarstwie doskonale zastępuje wyeksploatowaną już pompę.